kochani, witajcie. Słuchajcie, ostatnia zapowiedź, nie pamiętam kiedy było. Kiedy była, tym bardziej się cieszę, że znowu tutaj jestem, znowu jestem z wami, jestem ze sweterkiem, o jakim mnie prosiliście, także bardzo, bardzo się cieszę. Generalnie na wstępie chciałabym powitać wszystkie nowe osoby, które znalazły się tutaj oraz we wszystkich social mediach, które prowadzę. I oczywiście, jeżeli ktoś nie wie, no to zapraszam was na Facebook, tam na grupę, która nazywa się Drutowisko. Jest tam już wiele, wiele fajnych osób, które robią rzeczy z mojego kanału. Można popatrzeć, można pooglądać, można się pochwalić swoimi rzeczami, można się podpytać, jeżeli mamy jakieś pytanie, chcemy zrobić rozmiar większy czy coś, także zapraszam was i zachęcam do skorzystania właśnie z tej grupy. A tak to, słuchajcie, tak to u mnie wszystko spoko. Mamy fajnego wirusika, może nie fajnego, tak z przymrużeniem oka. Powiedzcie mi, jak wy sobie dajecie radę u siebie, w swoich miastach, jak tam u was wszystko działa. Ponieważ, no nie powiem, ja mieszkam w małym miasteczku w Norwegii i tutaj w sumie wszystko wygląda normalnie. Może tam pewne niektóre rzeczy są troszeczkę inaczej, ale nie jest to tak bardzo zauważalne, jak na przykład słyszę, że w Polsce tam chodzicie z maseczkami, z rękawiczkami i tak dalej. Tutaj raczej tego nie ma. Może w Oslo, w jakimś dużym mieście. Tutaj w tym malutkim miasteczku, w którym ja mieszkam, wszystko dzieje się w miarę normalnie. Mam nadzieję mimo wszystko, że ten czas, który spędzacie teraz w domu, służy właśnie wam, służy dziewiarstwu. Mam nadzieję, że robicie pełno fajnych sweterków, nowych jakichś rzeczy, macie pełno kreatywnych pomysłów i realizujecie się, bo to jest właśnie ten czas, to jest ten moment. Pamiętajcie, że na pewno wiem, że tak musiało być, bo ja też pamiętam, jak jeszcze pracowałam dosyć ciężko, dosyć niedawno, błagałam o takie dni, o takie chwile, kiedy można było w końcu wstać i nic nie robić. Także pamiętajcie, to jest właśnie ten moment, w którym wstajecie, nic nie robicie, ewentualnie dziergacie. Także słuchajcie, no najlepiej, kawa, herbata i typowa niedziela każdego dnia. No rewelacja. Także korzystajcie z tych chwil, bo nie wiadomo, kiedy znowu takie będą. Oczywiście to wszystko tak wiecie, wiadomo, że to jest tak trochę takie szczęście w nieszczęściu, wiecie o czym mówię, ale zostawmy już ten moment. Mam nadzieję, że to wszystko szybko minie i wszystko wróci do normy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sweterku, o który bardzo mnie prosiliście. Wiele osób pytało mnie o sweterek w serek, no i proszę bardzo, sweterek w serek. Wspólnie nazwaliśmy go wczoraj, bo wczoraj was poprosiłam o tę nazwę, także wspólnie ten sweterek nazwaliśmy Cheesecake Sweater i bardzo, bardzo mi się podoba, ponieważ nazwa jest przyjemna, fajna, trochę śmieszna, ale oddaję to, co właśnie mam na sobie. Słuchajcie, sweter jest niesamowicie prosty do zrobienia. Musicie mi zaufać. Po pierwsze dlatego, że fason jest w ogóle prosty. To jest po prostu prosty sweter, nie ma żadnych udziwnień tutaj. To jest najprostszy sweterek w serek, jaki może być. No i oprócz tego jest po prostu prosty. No, musicie mi uwierzyć, że jest prosty do wykonania. Ten cały serek po prostu tak wygląda, że jest trudny albo nie wiem, nie wiadomo, co tam się dzieje. Nie, ten sweter jest bardzo prosty i mam nadzieję, że spotkamy się już w tę sobotę. W sumie to nawet się zastanawiam, czy w sobotę, może troszeczkę wcześniej. W sumie siedzicie w domu i tak, więc dlaczego miałabym wam nie zrobić takiej małej niespodzianki i nie wrzucić filmu trochę wcześniej. Zobaczymy. Słuchajcie, a co do samego swetra, generalnie co użyłam do wykonania tego swetra, to tak pomyślałam, że pojadę trochę już wiosną i mam koton merino od Hobby. Właśnie użyłam tej włóczki, jest to 50% wełny, 50% bawełny, czyli taka włóczka moim zdaniem idealna na wiosnę, ewentualnie na jakieś późne wieczory letnie, to ten sweter tak nas nie grzeje, ale będzie nam lepiej jak w takie chłodniejsze dni. Fajnie leży, fajnie. Ja mam generalnie ten sweter teraz na gołe ciało, jest mi bardzo przyjemnie w nim. Generalnie bardzo fajnie się pracowało tą włóczką. Ona jest gruba na 4 druty. Na 4 mm, ale myślę, że spokojnie tutaj
5 mm też możemy użyć. Ona jest taka naprawdę gruba i bardzo fajnie się pracowało, ponieważ robótka bardzo szybko rosła. Fajnie to wszystko tutaj szło. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kolorem, to kolor numer 302. Włóczkę zamówiłam od Hobby. I teraz tak, jeżeli chodzi, mamy druty 4 mm, to już Wam powiedziałam. W 50 gramach mamy 100 metrów, także też jest dosyć istotne. I bardzo ważna sprawa, użyłam 9 motków tej włóczki i to jest jedyny minus tej włóczki, jaki mogę Wam powiedzieć, czyli włóczka jest mało wydajna, no bo 9 motków na rozmiar, jaki mam na sobie, czyli rozmiar S, to jest dosyć dużo. Znaczy ten 9 motek, to tak powiem Wam, że no tam nie użyłam nie wiadomo ile, no także musicie też to wziąć pod uwagę, że ten 9 motek to już tak troszeczkę z tego 9 motka. No ale jednak wiadomo, lepiej mieć motek więcej jak motek mniej w domu. Także to jest właśnie ta włóczka Cotton Merino od Hobby. Bardzo, bardzo fajna, bardzo polecam. Dobra, jeżeli chodzi o włóczkę, to już mamy z głowy. Teraz przejdźmy do drutów. Drutów, powiem Wam szczerze, nie użyłam zbyt wielu, także spoko. Na samym początku użyłam drutów, tak jak powiedziałam, 4 mm i to robiłam praktycznie przez cały czas. Może raz zmieniłam tutaj gdzieś przy końcu, jak już było tak dużo oczek, na druty bardzo długie, czyli takie, nie wiem, 120 cm, ale bardzo szybko wróciłam do tych krótszych, bo zaraz trzeba było rękawy oddzielać i tak dalej, także te krótkie tu są, tutaj one mają 60 cm, jeżeli macie 80 cm, to też będzie fajnie, też będzie ok. Także to rękawy, powiem Wam, że mam takie druty, zobaczcie, to są 4 mm druty o długości 30 cm, bardzo fajne, słuchajcie, świetnie się tymi drutami robi. Generalnie praktycznie cały rękaw zrobiłam tymi drutami, oprócz ściągacza oczywiście, także one cały czas były ze mną, bardzo łatwo się robi. Osoby, które nie lubią Magic Loopa, ewentualnie drutów pończoszniczych, to są świetne druty, to są druty drewniane, mają długość 30 cm, 4 mm grubość, bardzo, bardzo fajne, polecam. Co jeszcze? Aha, no i ściągacze. Ściągacze zrobiłam 3 mm druty. I tutaj mamy 80 cm żyłka i tych drutów użyłam, słuchajcie, tutaj na dole, na ściągaczach użyłam Magic Loop oraz na samym początku tutaj ten serek, tu zobaczycie, ale potem bardzo szybko przeniosłam się na druty 3 mm z krótszą końcóweczką, takie 40 cm, ponieważ było mi po prostu zbyt ciężko i wolałam, żeby były krótsze druty, żeby było mi łatwiej. Ale oczywiście możecie pracować też Magic Loopem, to tutaj zależy od Was. Tak więc niedużo. Także to jest taki plusik dla Was wszystkich, tych, którzy są początkujący i myślą o zakupie drutów. Do tego potrzebujemy 4 markery. Pokazuję markery, bo ja nie wiem, może ktoś myśli, marker to taki, wiecie, ze sklepu, co to tam trzeba coś napisać. Także 4 markery i igłę dziewiarską do pochowania naszych nitek oraz do elastycznego zamykania oczek. Także to wszystko, co potrzebujemy. Dużo tego nie ma. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten projekt i będziecie go robić. Dajcie mi znać, czy widzimy się, no właśnie chciałam powiedzieć w sobotę, ale nie wiem, no może zrobię taki wyjątek i wrzucę film wcześniej, kto wie, może jutro, może w piątek, żebyście już mogli spokojnie zaczynać, oczywiście osoby, które mają włóczkę w domu, bo tak naprawdę zapowiedź teraz wchodzi w środę, no to nie wiem jak tam w Polsce chodzą te wszystkie wysyłki i tak dalej. Mam nadzieję, że sprawnie, bo to przecież włóczki to najważniejsza rzecz teraz jest. Także dajcie mi znać, czy jesteście, czy podoba Wam się projekt, czy chcecie tego typu projektów więcej. I co jeszcze? No i tyle. Dajcie mi znać. I powiedzcie, jak sobie radzicie z tym okropnym czasem, jakim jest siedzenie w domu podczas naszego fajnego wirusa. Pozdrawiam.